zawsze tutaj, w Sosnowcu, tutaj w Zagłębiu, Lewica odnosiła swoje największe sukcesy. Dzisiaj jesteśmy w Sosnowcu, żeby założyć kolejny komitet, Komitet Biedronian, które powstają w całej Polsce. To jest oddolny ruch obywatelski, który będzie początkiem takiej sieci klubów, gdzie myśl postępowa, nowoczesna, europejska będzie dyskutowana, które będą wsparciem oczywiście dla nas, ludzi myślących o Polsce nowoczesnej, europejskiej. Brawa jeszcze raz dla naszych przyjaciół ze Śląska. W województwie śląskim generalnie zrobiliśmy dobre wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach do Sejmu. Wiadomo, że Zagłębie jest znane ze swojej lewicowości, więc oczywiście tak, inaugurujemy tutaj w Sosnowcu, żeby też oddać pokłon mieszkańcom. Natomiast no, będziemy wszędzie, będziemy także w Rybniku, także w Przynie, gdzie te wyniki były może troszkę niższe. Przede wszystkim pomysł jest taki, aby dotrzeć do jak największej ilości osób i wyjść do ludzi i dotrzeć do nich z progresywnym, fajnym programem i pomysłem na Polskę, tak aby po wyborach majowych dużo zmieniło się w naszym kraju. Duch Lewicy ma się nieźle, nie tylko tutaj, nie tylko w tym regionie, ale w wielu miejscach w Polsce.